Cześć i czołem, witam was ponownie na moim kanale i ponownie w temacie modów do Wiedźmina 3. Modyfikacja Song of Wind autorstwa Roy Jean dodaje nam całkowicie nowy wątek poboczny i wstęp do prawdopodobnie całkowicie nowej lokacji, której jeszcze niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć, gdyż jak twierdzi autor, będzie ona dodana dopiero w kolejnych aktualizacjach. Ponoć fabuła ma opowiadać historię nowej, tajemniczej, nieodkrytej dotąd wyspy, na którą spadło jakieś nieszczęście. Temat może być oklepany, być może nie. Dziś sobie zagramy w tego moda. Prawdopodobnie gameplay będzie trwał jakieś, nie wiem, 15-10 może minut i w tym czasie zobaczymy, jak wygląda przebieg zadań oraz wstęp do tej nowej historii. Na koniec pokażę wam też, jak tego moda pobrać oraz jak go zainstalować. Słuchajcie, mod jest generalnie dostępny w języku angielskim. To jest w ogóle pierwsza modyfikacja, która użyła do dubbingu faktycznych głosów aktorów z gry. To znaczy, pewne kwestie aktorów z gry zostały wycięte oraz przemodulowane w taki sposób, żeby dialogi brzmiały w miarę naturalnie. Autor w tym przypadku nie wykorzystywał żadnej sztucznej inteligencji, więc to może być całkiem ciekawe. Zobaczymy, jak mu to w ogóle wyszło. I tak jak wspomniałem, modyfikacja jest dostępna w języku angielskim, natomiast napisy mam wgrane polskie na potrzeby tego materiału. Tych napisów polskich jeszcze nie ma nigdzie dostępnych do pobrania. W tym spolszczeniu mogą być jakieś błędy jeszcze, bądź po prostu jakieś dziwne niuanse, ale to zaraz sobie zobaczymy. Także, słuchajcie, no zapraszam, lecimy. Teraz tak, mod się zaczyna w dokach w Nowigradzie. To znaczy, że musimy znaleźć pewną osobę, która w ogóle zacznie nam tego całego questa. I ta osoba mieści się w tym miejscu dokładnie. Tu już mamy, słuchajcie, dostępne zadanie, znacznik dostępnego zadania na żółto. No i lecimy. I tak jak mówię, wszystko będzie, w sensie wszystkie dialogi są w języku angielskim, ja tylko napisy mam po polsku. W sensie mam spolszczone po prostu napisy w grze, więc... Okej. Who's asking? Just a messenger, sir. Are you Geralt? Yes. What do you want? Sir, I have a package for you. And a letter. Right. Thanks. From who? Sorry, I don't know. The gentleman handed me the letter and left again very quickly. He told me that you should meet him at a place called Whispering Island. The Whispering Island? Never heard of it. Is some kind of joke? No, sir. I promise. Can you tell me anything more? No, sir. All I can tell you is that the gentleman seemed very worried. All right. Thanks. Thank you for your time, sir. Goodbye. Strange. I want to know more about the Whispering Island. Have you heard? There's a symposium on marine geography being held at the moment in the Upper Novigrad. Yes, I heard about it. Some of these scientists are very famous. Strange coincidence. Worth checking. Might happen on a lead. Okay. Pierwsze, co mi się, słuchajcie, nie spodobało w tym całym dialogu, to były kadry, znaczy wykadrowanie tego dialogu. Bardzo dziwnie to było skonstruowane, ale okej. Okay. Później widziałem, że literówkę zamiast słyszałem było słyszałam. Dobra, przeczytajmy sobie tajemniczy list. Szanowny Geralcie z Rivii. Na początku chciałem podziękować za odebranie wiadomości od posłańca na imię mi Edrin Stormveil. Jestem zarządcą Bridgefall, wioski mieszczącej się na wyspie Szeptów, miejscu, o którym bardzo niewielu słyszało, a jeszcze mniej widziało. Nasze ziemie są odległe, odizolowane, ukryte przed ciekawskimi oczami i wspominane tylko w półzapomnianych opowieściach. Musicie wiedzieć, panie, że nasza wyspa kryje w sobie coś więcej niż sekrety, kryje w sobie niebezpieczeństwo. Ludzie w naszej wiosce zaczęli znikać. Obawiam się, że musiało obudzić się jakieś zło jakoweś lub monstrum. Coś, co jest poza zasięgiem zwykłych ludzi. Z każdym dniem mieszkańcy wioski stają się coraz bardziej przestraszeni, a szepty o klątwie i czarnej magii rozbrzmiewają na naszych ulicach. Sytuacja zmusiła mnie do szukania pomocy u ciebie, gdyż na moje oko tylko Wiedźmin może stawić czoła temu, co się tu dzieje. Wraz z owym listem otrzymasz kryształ. Poprowadzi cię on na wyspę Szeptów. Muszę cię jednak ostrzec. Podróż jest skomplikowana. Ci, którzy próbowali do nas dotrzeć, odkryli drogę bardziej zdradliwą niż się spodziewali. Ta wyspa nie słynie z gościnności, a ty z pewnością będziesz potrzebować czegoś więcej niż łodzi, aby tu dotrzeć. Nie mogę zaoferować ci bogactw, ale mogę obiecać, że twoje wiedźmińskie zdolności zostaną wystawione na największą próbę. Od twojej decyzji może zależeć życie dziesiątek ludzi.
Proszę przybądź najszybciej jak to możliwe, czas ucieka z poszanowaniem w desperackiej nadziei Edrin Stormvale. Okej, okay. Dobrze. I teraz chyba pojawiło nam się też jakieś zadanie, nie? Widzę, że jest... Okej, okay. Sympozjum. Znajdź wejście do sympozjum. Po otrzymaniu nietypowej wiadomości od posłańca w nowigradzkim porcie, Geralt postanowił wyruszyć na poszukiwanie tajemniczego miejsca o nazwie Wyspa Szeptów. Zarządca wyspy przekazał wiadomość Wiedźminowi, która wskazuje na niepokojące zniknięcia mające miejsce w tamtejszych rejonach. Wiedźmin otrzymał również tajemniczy kryształ, który ma ponoć pomóc w całej sprawie. Jako że Geralt nigdy wcześniej nie słyszał o tej wyspie, postanowił wziąć udział w sympozjum geografii morskiej, aby zaczerpnąć co nieco wiedzy. Okej. Okay. Dobra. Gdzie jest to całe sympozjum w takim razie? Ponoć gdzieś w górnym Nowigradzie, czyli tutaj. Myślę, że szybciej będzie tam się szybko tepnąć. Szybciej szybko. Mocno myślane. Bardzo dziwnie się gra po angielsku, powiem wam. Nigdy wcześniej nie grałem po angielsku w Wiedźmina. Ale generalnie jest tak, że jeżeli będziecie próbowali zagrać po polsku w tą modyfikację, w sensie, że będziecie mieć grę całkowicie po polsku i odpalicie tą modyfikację, to nie będzie żadnych dialogów, tylko same napisy. A wygląda to dość słabo, nie? Dobra, to co, na most świętego Grzegorza. Znajdź wejście do sympozjum, na sympozjum. Okej, okay, dobra. No to szukamy. Jeżeli mamy tak duży okrąg, to znaczy, że gdzieś tutaj trzeba wiedźmińskimi zmysłami sobie pomóc, nie? Dum 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 dum. O! Znaleźć sposób na wzięcie udziału w sympozjum, okej. Okay. Ale gdzie? Jak to? Handlarz? Nie? Dziewczyna? Nie? Opiekun sympozjum. O! Greetings. I'm here about the meeting. Mind if I join you? I'm sorry, you are... I'm Geralt of Rivia. No, sorry, you're not on my list. I can't help you. Shame that. Perhaps we could reach an arrangement? I don't think so. This event is strictly reserved for specialists in the discipline. And with your swords, you don't really look like one of them, if I may. No nie. Decisions based on appearances? Not a good idea. I'm a witcher. Traveled half the world. Try me. Ooh, the man can talk. All right, I'm going to ask you a few questions, and if I think you're up to scratch, I'll let you in. How does that sound? I accept the challenge. Surely a man of your travels knows the illustrious seat of power in Redania, yes? Zapraszam podróżniczym, wie, gdzie mieści się wspaniała siedziba władzy w Redanii? No chyba w Nowigradzie w tej chwili. Nie? It's simple. I see. Aha, on nie mówi do tego, co ja kliknąłem. By any chance recall the name of the river that the Nilfgaardian forces traversed after having taken down Sintra? Jaruga, Pontar. Jaruga chyba. Easy. You probably know the name of the most famous magic academy on the island of Thanid, don't you? Aretuza? Come on. Surely a man of your knowledge can identify the vassal state under the dominion of the dwarven kind. Verden? Right. It is but a simple query for one of your intellect. Which region is poetically named the Valley of Flowers? Noblatana, okay. Here, that enough? Yes, yes, that will do. It seems that the gentleman is a connoisseur. I'll let you in. Good. This new cartography system is a marvel. We have Nilfgaard and their invasion to thank. Otherwise, Radovid would have never increased our budget. It has to be said that marine cartography and navigation techniques are a major asset at the moment. It's all so fascinating. There's so much more to explore. Fascinating indeed. Hello, by the way. Trochę szwankują, widzę. Who let you in? Don't worry, won't stay long. What do you want then? I need information. What do you know about the Whispering Island?
What drivel does this fool speak? That thing doesn't exist. Where do you get such tales? Not in the mood for jokes. Got this crystal. More likely this is somehow related to the island. We've heard enough. Go peddle your fantasies elsewhere and let us work. Meet me at night behind the passiflora. Don't come back! So long. Na pewno nikt tego nie widział, jak mu tam szepnął, nie? Okej. Okay. Poczekaj w nocy za pasiflorą. Dobra. Idziemy. Okej, okay. Generalnie wygląda to nieźle, ale niektóre kadry w tych scenkach, w sensie w tych dialogach, są troszeczkę... Nie grają, nie? Nie grają. Nie są takie filmowe, jak powinny być. Poczekaj w nocy. Okej, dobra, czyli musimy sobie przemedytować troszeczkę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. O której w nocy on się pojawi? O, jest. Nice view, right? What was that about? I apologize for all these mysteries. Believe me, these precautions are necessary. First of all, let me introduce myself properly. My name is Marcus von Piplin, but please call me the Professor. The Professor. Understood. I'm Geralt of Rivia, a Witcher. I already knew that, Butcher of Blaviken. Mm-hmm. I'll have you know, Geralt, that I'm also looking for the Whispering Island. May I first ask how you heard about it? Apparently, the island ran into some trouble. Take a look at this. Not so. That is indeed worrying. I'll be honest with you, though. I'm interested in this island for a completely different reason. This island is actually a well-kept secret among our fellow oceanographers. Don't be fooled by the reactions you received earlier during your visit to the symposium. Some of them are very well aware of its existence. I'm not sure who, though, but no one knows where this island lies exactly. Based on the evidence I've gathered over the years, I think it's safe to say that it's off the coast of Novigrad. I believe the island is imbued with a magical aura, and it seems to be the cause of many shipwrecks. Get to the point. Really think you can help me? Yes, yes. Sorry. I get carried away. The crystal you obtained, I know how to use it to guide us there. We simply have to... Wait. Got company. Mm-mm. Shit. One of us must have been followed. Stay close to me. Jatka? Well, well, well. I think the Witcher has something we want. Fuck off. No time. As you wish. Okej. Pathetic. Ulala. Profesor jest bez awatarka w lewej, po lewej stronie. Who are they? I'm not sure. I think someone is after us. We'd better set sail very soon. Agreed. Meet me on the other side of the river. I have a workshop there. Fine. See you there. Ooh, daleko, kurde, on ma ten cały warsztat. Da się tam przenieść jakoś? Okej. Okay. A, zadanie zaliczone, teraz mamy kolejne zadanie. Pieśń wiatru. Poszukiwanie wyspy szeptów, Geralt udaje się do warsztatu tajemniczego uczonego znanego jak profesor. Ta enigmatyczna postać najprawdopodobniej jest w stanie pomóc Geraltowi dotrzeć na wyspę niezaznaczonej jeszcze na żadnej mapie. Alright, dobra. Pytanie, czy ja mogę się tam przenieść jakoś szybką podróżą? Ależ wie. Dobra. Dobra, do pieczary. Takim. Dobra, bić się nie chcemy. Z utopcami. O, okej. Who's there? Witcher Geralt. Perfect. You can't be too cautious. Please, enter.
Nice place. Do you live here? Well, sometimes. This is my workshop. This is where I work on my projects. Widzicie? Trochę dziwny kadr, nie? Twoja praca? What kind of work? Oh, all kinds of research and prototypes. I specialize in navigation, cartography, and naval engineering. Fascinating. A nice change from killing monsters. Is that sarcasm, Witcher? Not at all. Aha! It doesn't matter anyway. My latest invention will impress you. Can't wait to see it. Want to talk to you about our last meeting. What happened? Who were those men? I do not yet know. You may have caught the eye of one of my colleagues during the conference. As I said, Whispering Island is one of the great mysteries of our world. Imagine the glory of whoever maps it first. I'm hoping to be that one, by the way. I see. Okay. See, you're an expert on sailing. How do we get to the island? Listen, Geralt. We're about to face two problems. First, where is the island? No one knows for sure. It would be pure madness to sail blind, without an itinerary. So, what's the plan? That's where your crystal comes in. I have a device that should be able to help us. At least, I hope so. I haven't quite figured out how it works yet. So you don't actually know if it works, how it works? Don't worry, I'll manage. And the other problem? That's a different kettle of fish. Our problem is that we can't reach it by boat. Kidding, right? Not at all. Everything suggests that ships that draw near end up inevitably wrecked. This explains, for example, why we have very little information. This would also explain a large number of disappearances offshore. Seems I'm in for a swim. Don't worry, Geralt. You won't have to swim. Well, if all goes well... Great. If you have no further questions, I suggest that we do not delay our departure. Good idea. I need to finish the final preparations. I suggest you get some rest in the meantime. You're going to need it. Okay. Odpocznij! O, tutaj można coś podnieść. Zniszczona strona dziennika. Dziennik pokładowy Klemonda von Piplina. Nieczytelne akapity. Prototyp jest sprawny. Spróbuję uciec z nim z tej przeklętej wyspy. Nie wiem, czy powinienem rozmawiać o tym wszystkim z moim synem. Od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłą ambicją. Wygląda na to, że to może być ojciec tego całego profesora. Nazwisko się zgadza. Usiądź i zaczekaj. Dobra, usiądź i zaczekaj. Alright. I could use a little rest myself. Dobra, czekamy. Geralt, wake up! Śpi z otwartymi oczami, widzicie? Chyba. Skubany. Ja tak nie umiem. Poszukaj profesora za warsztatem. O kurde! Co tu się dzieje? A wind vessel. Geralt, have you ever wanted to fly? Second time you've been telling me nonsense today. It's called science. The flame heats the air, which inflates the sail and makes the vessel take off. If you say so. Come on board and see for yourself. No nie gadajcie, że można latać tym. What should I do? Enter the base and grab the handle. Do bazy? Time to fly, Geralt. O kurde, pytanie, czy będzie można tym sterować, czy to będzie tylko i wyłącznie taka cutscenka? Nie, do tego jeszcze nie było w Wiedźminie, nie? Latanie balunem. Nie, przywalicie zaraz w ten... Co to jest? Te skały. Ten cały... zamek. Albo oni chcą tam po prostu się dostać na to. A nie, dobra, nieważne. Community mod Song of Wind. Jej! Ale plansza. Fajnie. Jej, zajebiście to wygląda.
Pytanie, czy to już koniec? Czy jeszcze nie? Bo to miały być chyba tylko dwa zadania ledwo, czy jakoś tak. O, okej, okej. Professor, take a look. Well observed, Geralt. These rocks indicate that we're on the right track. Let me put the crystal on the guiding device. Czekaj, co? That's it. All set. Now all you have to do is follow the direction of the green light. This should take us straight to the island. All right, let's do this. I co robię? Latam? Mogę latać? Mogę się tym look, ruszać? Geralt. The light's changing direction. O kurde, można latać, ale jaja. Czy jak, dobra, czy jak kliknę lewo, prawo, to się obracam. Jak kliknę góra, dół, to mogę się unosić i lecieć i opadać, tak? Okej. Wow. Wow, wow, dobra. Da się szybciej? Shift? Czy coś? O, może się da szybciej. Nie jestem pewien, czy coś to daje, jak naciskam shift. By the way, congratulations. Your machine is impressive. Thanks, Geralt. I myself am amazed that it works so well. Okej. Zapowiada się całkiem nieźle. Dobra, to czekamy. Okej, dobra. Gdzie ja w ogóle jestem? Czy ja mam jakąś mapę? Nie mam mapy. Nie ma mapy, nie ma nic! Panie! Jesteśmy w dupie, chciałem powiedzieć. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Gdzieś daleko. Prawdopodobnie to wszystko, co tutaj widzimy dookoła, te wszystkie skały, to całe morze, to też jest dodane przez modera, nie? Oryginalnie tego pewnie nigdzie nie ma. Na potrzeby moda została to jakoś tam. Ten. Mamy coś w dzienniku nowego? Mamy. Poszukiwanie wyspy szeptów. Geralt udaje się do warsztatu tajemniczego uczonego, znanego profesora. Ta enigmatyczna postać najprawdopodobniej jest w stanie pomóc Geraltowi dotrzeć na wyspę niezaznaczonej jeszcze na mapie. Profesor okazuje się być pierwszorzędnym inżynierem morskim. Geralt odkrywa jego najnowszy wynalazek, statek powietrzny. Dwaj towarzysze wyruszają w podróż prosto w przestworza. Okej. Okay. No dobra. O. Jakiś problem z deszczem, bo niby słychać ten deszcz, ale przestał nagle padać. Dobra, lecimy. The weather is clearing. Geralt, welcome to Whispering Island. Gdzie ta Whispering Island? Ja nic nie widzę. No i co? Aha. Zadanie zakończone. Poleciałem i wróciłem. Czego nie rozumiecie? Dobra, pokaż ty mi to. Zakończone. Ale nic więcej nie ma. Kurczę, tutaj. Niestety. Wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o tego moda. W sensie, jakby zapowiada się to naprawdę nieźle. Słuchajcie, w sensie, te dialogi brzmią naprawdę fajnie, one brzmią bardzo autentycznie, jak na coś, co było zrobione przez tak naprawdę komputerowo, bo te dialogi nie były nagrywane w żaden sposób. Więc słuchajcie, jestem pod wrażeniem, że to wyszło naprawdę całkiem nieźle. Szkoda, że tak szybko się skończyło, ale podejrzewam, że po prostu autor jeszcze nie zdążył w ogóle wypuścić tej całej wyspy. No się nie zdążył jej zrobić, ani wrzucić do gry. Prawdopodobnie ona pojawi się później, w którejś aktualizacji. Mam nadzieję, słuchajcie, bo to jest zapowiedź czegoś naprawdę
ciekawego. Tylko że nie wiem jak wy, ale ja wolę jednak do takich projektów podchodzić z jakąś dozą dystansu, ponieważ wiele już razy się zdarzyło, że spotkałem się z modyfikacjami czy też dodatkami fanowskimi, które okazywały się przewyższać ambicje twórców i po prostu bywały porzucone. No ale kto wie, może w tym przypadku, w przypadku Song of Wind, będzie inaczej. Może dostaniemy kiedyś pełną wersję dodatku, zobaczymy całkowicie nową lokację, nową wyspę, jakąś nową historię. Byłoby to naprawdę coś niesamowitego. Tylko też właśnie się obawiam tego, że jedna osoba może po prostu sobie z tym nie dać do końca rady, nie? Żeby wypełnić to wszystko kontentem, żeby to miało ręce i nogi. Moim zdaniem też ktoś się powinien zająć odrobinę kadrowaniem w tych dialogach, bo jest to niestety troszeczkę zepsute. Wiadomo, były tam jakieś literówki czy inne jakieś błędy w tłumaczeniu do poprawy. Myślę, że poza tym naprawdę spoko zapowiedź, bo to można traktować jako zapowiedź, trzeba nawet traktować jako zapowiedź. Dobra, teraz jeszcze na koniec ostatnia rzecz, czyli słuchajcie, instalacja tego całego moda jest śmiertelnie prosta, ale i tak wam to pokażę, więc wchodzicie sobie na stronę moda, klasycznie, wchodzicie sobie w pliki i pobieracie manualnie plik Song of Wind i jak już macie ten pliczek, to wypakowujecie go, jak już to macie, to wchodzicie sobie w ten folder. No i instalacja jest na tyle prosta, że tak, z folderu mods kopiujecie ten folder mods Song of Wind i wrzucacie go do katalogu gry Wiedźmin, do folderu mods. Tutaj się to powinno znaleźć, nie? To samo robicie z DLC analogicznie, kopiujecie mod Song of Wind do katalogu DLC, który również się znajduje w katalogu gry. Tu lądują te foldery. I generalnie, jeżeli chcecie wgrać sobie spolszczenie napisów do angielskiego dubbingu, to wchodzicie sobie do tego folderu Song of Wind w katalogu DLC, do folderu Content i tutaj wrzucacie plik PLW3 Strings. To spolszczenie będzie dostępne na moim serwerze Discord prawdopodobnie jutro bądź pojutrze, więc jeżeli was to interesuje, to zapraszam, pobierzcie sobie i potem sobie tutaj wrzućcie. No chyba, że chcecie grać z angielskimi napisami, no to to jak chcecie. I ostatecznie jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli macie jakieś inne mody, tak jak ja mam generalnie bardzo dużo modów, to w ogóle jest pewien spoiler do tego, co dla was szykuję już niedługo, to wchodzicie sobie w skrypt mergera, którego już dobrze znacie z moich poprzednich materiałów i musicie zmergować skrypty Song of Wind razem z innymi skryptami. No generalnie jest tak, wchodzicie sobie w skrypt mergera i jeżeli widzicie gdzieś mod Song of Wind, który jest w konflikcie z jakimś innym modem, no to musicie to zmerżować, czyli po prostu zaznaczacie sobie tak i tutaj widzę, że jeszcze mam z jakimś autolutem też konflikt, więc zaznaczam sobie i klikam sobie po prostu create merges. I to tyle. I to jest cała magia. Jakby prawdopodobnie z niczym innym wam się ten mod nie skonfliktuje, tylko i wyłącznie z jakimiś totalnymi wyjątkami. Ja miałem jakieś dwa mody, z którym się to skonfliktowało, ale merdżuje się to po prostu za jednym kliknięciem, nie musicie nic ręcznie merdżować. I tyle. Słuchajcie, ode mnie to wszystko. Grajcie, bawcie się, zobaczcie sobie sami, a ja was pozdrawiam ciepło. No i trzymajcie się. Do następnego.